Dzień dobry Państwu, Pomorska Telewizja Narodowa Gdańsk. Wasz reporter, a też i radny dzielnicy Stogi, bo jesteśmy tutaj przed radą dzielnicy, proszę bardzo, na Stogach. No i tutaj mamy walkę o naszą plażę. Proszę Państwa, no bo tu jest nawet plakat. Łapy precz od plaży Stogi. W spadku po rodzicach oddajemy swoim dzieciom. Jutro mamy spotkanie z mieszkańcami 18 kwietnia w szkole podstawowej numer 11 o 17.30. Można przyjść i posłuchać i porozmawiać z nami. Pani podpisała, a przyjdzie pani na to spotkanie, tu pisze, na godzinę 18.30, 17.30. Tu jest szkoła podstawowa, jutro. Jutro, bo będziemy z mieszkańcami rozmawiali. Zapraszamy. Bardzo dobrze. No i teraz podpisują. Ja tu mam dzisiaj dyżur i zbieram podpisy na dyżurze swoim w Radzie Dzielnicy, prawda? Więc będę tu zapraszał następnych chętnych, no bo nie każdy wie, o co chodzi. Ale taka prawda, że prawda, port chce wejść na teren stoczni, przepraszam, na teren plaży Stogi. Stocznie tutaj mamy Martiny Marinę, chciałem powiedzieć. O, Martiny Marinę i po prostu port nam chce zabrać plażę. Tak to wygląda. Zapraszam panią do podpisu. Właśnie pani szła do apteki. Ale tutaj nie każdy mówi, że chodzi na plażę, ale dzieci chodzą, bo te starsi ludzie to już też czasem idą na plażę też. Ja na plaży bywam, w różnych plażach i to a to w Ustce, a to w Łebie, a to w Krynicy, prawda, Morskiej, Sztutowie, Stegnie i w Jantarze, ale najbardziej lubię swoją plażę, bo tutaj na Stogach mieszkam właśnie, jestem radnym. Zapraszamy do podpisania naszej petycji. Bo plaża ma być na Stogach chyba, nie? Już podpisane. No dobrze, no to gratuluję. No to dobrze. A możesz 8 razy podpisywać, ja tam nie będę wnikał. Ja tam nie będę wnikał. Zapraszam panią do złożenia podpisu, żeby plaży nam nie zabrali, bo plaże chcą nam zabrać. Ja mam taki zamiar. Zapraszam tutaj do rady. Ja jestem radnym tej dzielnicy z powodu ziemińskich. Tutaj proszę bardzo, jest lista, można podpisać. Zapraszam do podpisu. Nie potrzeba dowodu, niepotrzebny jest dowód. My wierzymy wam na słowo, jesteście najwyższa. Można napisać też ja też. Czemu nie przeszkadza? Generalnie nie jesteśmy policjanci, nie sprawdzamy. My radni wierzymy naszym mieszkańcom, że prawdę piszą. Prawda? Dobrze panią, trzeba walczyć, no, czy da, wie pan, oni chcą, jutro dzisiaj mamy spotkanie, tak już zrobił, bo tam będzie ten pan, który stworzył sobie zamówić, bo tak naprawdę on mówi, że jest przeciw, ale jest naprawdę za, bo popiera pan. Popiera pan. No skąd popiera pan, że no. Bo biznes, bo tam są pieniądze z portu, nie? Wie panią. No a rząd tam centralny robi ten. Port buduje, nie? No także ludzie przychodzą. Zapraszamy do podpisywania listy. Ja już podpisywałam. Aha, bardzo dobrze. No, bo przy Stogi chcemy mieć plażę, nie? No, a nie tylko my, przecież mieszkańcy tego Gdańska i turyści. I turyści też. Atrakcja, nie? No to przecież jest, no, a co będziemy mieszkać tutaj? Kontenery tam, stocznia, nie? A tu jeszcze rafineria. I gdzie my? Dzielnica przemysłowa. No, i będzie jest. Potem zbudują nową linię tramwajową, nie? Tory z wymienią, a będzie pisał przystanek port, a nie w plażę. No nie o to chodzi chyba, nie? No. Tak to wygląda, no. Zapraszam panią do podpisu złożenia w Radzie podpisane, tak? No bo chodzi o to, żeby jak najwięcej tych podpisów było. Dzisiaj idziemy do ratusza dyskutować na temat tego planu. Ludzie tylko chcą. No, ludzie chcą. Ale nie wszyscy ludzie, bo taki prezydent Adamowicz i zarząd portu, nie. Oni w swoją stronę patrzą. Bo tam są pieniądze. Bo tam są pieniądze. O, tam są pieniądze. No jak widać, walczymy, dalej walczymy o naszą plażę na Stogach, bo chcemy ją mieć, chcemy ją zachować. A port niech się buduje w drugą stronę, przecież ma w stronę Westerplatte, tamtą stronę może też dużo terenów jest wolnych, ale o tym, jak mówił prezes portu, oni tam zrobili jakiś przetarg i komuś to sprzedali, ale nie DCT, nie tej firmie australijskiej, która ma te kontenery. A firma australijska chce wybudować
drugi Pirs. I takie mamy plany. Czy to zrobią za 2 lata, czy za 5? A ten plan, który dzisiaj będziemy dyskutować w Ratuszu Nowym, który stworzył Biuro Rozwoju Gdańska, nie uwzględniło decyzji naszej Rady Dzielnicy, że my tak nie chcemy. My chcemy mieć plażę. Zapraszam do podpisania tutaj, żeby plaża była. Podpisała pani, fajnie, dziękuję. Pan podpisał w sprawie plaży petycję, że ma być plaża na Stogach? Zapraszamy. Nie. Ma być plaża, bo chcą zlikwidować. Proszę ja bardzo. Ja wiem. No to proszę zapisać. Bo pan jeszcze tutaj na Stogach, nie? Tak. Pan się podpisze tutaj, to nie trzeba, wsiadaj pan pisze. Także generalnie wie pan, o co chodzi. No. Panie, no jak można plażę? No, no chcę. Proszę pana. Oni nie Westerplatte idą w tamtą stronę. Ale niech idą pod Brzeźno. No, ale... Niech idą pod Brzeźno. No Brzeźno, no wie pan. Brzeźno jest na Peron, to jest skóra, nie? No. A u nas co? A u nas to Rebana ma być przemysł. Tu stocznia Rebana, tu Martino Marine, tu rafineria, a tu jeszcze prawda plaże nam zlikwidują i postawią kontenery. Kto się będzie chciał pod kontenerem obalać, jak tam będą kontenery stawiać. I tak jest hałas już zdecydowanie. No pojedzie pan tam gdzieś tam. Nie, nie, nie. Stoki, wystarczy stoki, że nie, na Stokach. Stryjskie. No to pan pisze stryjskie. Stoki. Bo my jesteśmy Radą Dzielnicy Stogi, wie pan. Ale tu każdy może popisać. Nawet przyjedzie z Krakowa, może popisać, bo też naprawdę przyjeżdża z Krakowa, nie? Jak przyjedzie. Zapraszamy do podpisania petycji w sprawie likwidacji. Nie chcemy likwidacji plaży na Stogach. Pani? Już podpisałam. Już podpisała. Aha, no dobrze. A za męża mogę? No to nie, bo to karalne. Nie wolno podrabiać podpisu za męża. Nie. Niech lat za to grozi. No. Jak ma... Proszę, pani męża przyszła. Jutro jest, o, pani to zobaczy, 18 godziny 17.30, tu w szkole będziemy mieli spotkanie. 17.30, jutro. Zapraszamy do szkoły podstawowej. Numer 11. 21.40. No, to podpis jeszcze. Nie, tam są przypadki, nie wiem, wpisałem nazwisko, to podpis, nie. Dobra. I teraz zapraszamy tu do szkoły. Na 17.30 będzie zebranie z mieszkańcami. Będziemy dyskutować. Wspólnie. No panie, skurde. No tak nie można, żeby nam plażę sobie... Gdzie będziemy mieli? No czy panie, no... Wychodzić. No, ja nie wiem. Z dziećmi. Na Tahiti będziesz pan musiał jechać. No, to... Tak to jest. Na Tahiti. Słońce świeci, pogoda się zrobiła. Takie ma szachy. Tutaj u tego... Aha, musi być fartle. Który się... i pana owoc. Ja też gram w szachy w Poniewodzki. Nie mam czasu. A ja pan, ja ciągle jestem lekarzem, na czym się jeżdżę, nie? Ciągle nie bardzo. Nie się zajmować. No dobra. A ja znowu na mecz. Na lesie. No każdy ma swoje hobby. Nie no, kiedyś grałem. A ja kiedyś byłem mistrzem Polski w judo w GKS-ie. O, Wilera. To był taki Jarosław Prawata. Ale gdzie? No w GKS-ie Wierzyk. To był Jarosław Prawata, mój kolega. Mistrzem Europy został. Mistrzem. Teraz jest Niemczech. A ja byłem uczniem, ja uczyłem Tałach. Tałaj chyba. Tałach. Ale gdzie? W jakim wiosku? W Pruszczu. Ale należy, bo to jest, aha, bo to jest uczniowska szkoła. No dobra, w którym roku pan jest? No ja już jestem koniec, już jestem po karierze. No ale który roku pan jest? 66. No to i tak 6 lat pan jest. Gdzie? 12 lat może, 12. Ale wyuczyłem mistrzynię. Ja teraz proszę pana. No weź pan sprawdź, zobacz pan. Ja mistrzynię. Ryszard Ziniawa to jest Wybrzeże. No to mnie trenował. To Wybrzeże. Ale Czewka, trenował kadrę Polski trenował. Wybrzeże, to Wybrzeże. Od Wybrzeża zaczynał. No to się zaczynało w ogóle dżuk. U nas. A ja od Wybrzeża. No. Tak, dostaliśmy nowy samochód, nówkę. Ale gdzie? W tym klubie? Wybrzeże. Jaka jest Wybrzeże? Bo trenują teraz w tym. Na 3 maja trenowali, a teraz gdzie? Na Lechi. Na Lechi mają też. Jak jest miejsce, to trzeba tam hali jakieś, nie? Bo kiedyś na 3 maja były też żubele. Ja na Kartuskiej kiedyś trenowałem. Na Kartuskiej był taki barak, bokserzy byli barak. A to też barak. Był barak. No był barak tam na Kartuskiej. No na 3 maja, nie na 3 maja, już tam był budynek. Hala była taka zbudowana nowsza. Bo tam i grali. A czym był ogrzewany? A to ja tego nie wiem, ja tam nie wnikałem tego.
A widzisz pan. Ja nie wiem, tego nie pamiętam, bo ja tam chodziłem tylko na zawody. Gdzie? Czasem. Piece akumulacyjne. A no tak, no, elektryczne to droga. No. To droga. To... No tak było. No. Wszystko się zmienia na tym świecie. Jest tak, jest tak. Mój syn ma, nie wiem, 50 medali. No teraz już czas na Zieniawy. Syn też ma chyba drugi dan czy trzeci dan, nie wiem. A Zieniawa siódmy dan naszedł. Zieniawa. Jak co? Siódmy dan. Zieniawa naszedł do stopnia siódmy dan. Aha. Dzisiaj. Czyli do czarnego pasa. No czarny pas, to już dawno miał, tylko siódmy dan. A co to znaczy? No to stopnie dalsze w tajemniczeniu, nie? Jeszcze dalej. Jeszcze dalej, no. Jeszcze ale dalej. On ma 70 parę lat i na matę wychodzi, jeszcze uczy. Ale jeszcze ktoś jest, jeszcze ktoś jest starszy. Nie, od Zieniawy już nie ma w tej chwili. Od Zieniawy nie ma, bo on kadrę Polski. On do Chin jeździł, nie? Kadrę Polski trenował. Nie ma starszego. Nestorem jest właśnie Zieniawa. I on tu prekursorem był, bo on tu judo uruchomił. Uruchomił. To jego działanie było. No. Zapraszamy do składania podpisu pod petycją. Zapraszamy, proszę wkładać. Podpisać tam. Bo my dzisiaj będziemy jeszcze mieli spotkanie w ratuszu nowym. Myśmy na kartkach pisali. Tak, tu są kartki, tutaj można podpisać tam imię, nazwisko. Stąd. Nie trzeba PESEL-a wcale. My się tam w takie szczególnie nie wchodzimy. Przez 20 lat tutaj żeśmy urzędowali. Tutaj w ten pas, no gdzie tu? A to żeście sklepieli? No. A to ten pas bateria była, nie? Tak, nie. No to ja właśnie ci kupowałem. Ale teraz... No teraz jest rada dzielnicy Stogi, proszę. A jest, byliśmy, to kiedyś był sklep i są przyszli akurat właściciele tego sklepu. No my przyjechaliśmy akurat na Urlopie, żeśmy się dowiedzieli. Nie, my tu mieszkamy. Aha, mieszkacie. No, a się dowiedzieliśmy, że zabierają nam plażę. No chcą port nam zrobić, port. No wie pan, kto się będzie pod kontenerem chciał opalać? Chyba no, nie. Na pewno znaczy, nie ja. No to już jesteśmy bo to przecież... przyjeżdżamy tu na wakacje. Panie prezydentowi, no, nie, chcemy, ja... nie chcemy, żeby nam plażę zabrała. Nie chcemy. Nie chcemy. Dokładnie. Nie chcemy, nie pan. Jeszcze mam jedną taką uwagę. No, mianowicie? Z taką, że z poczty jest zrobiony market. Cztery siedzenia, a babcie o kulach stoją, a w koło regały z książkami, ze słodyczami, z paskami, z portfelami. I co? No po prostu nie mają te babcie gdzie usiąść. Nie ma gdzie usiąść, bo tam zrobili sobie handel. Tak. Na ławkach. No. Czyli nie na ławkach, tylko w koło regały, a krzeseł nie ma. A w którym miejscu pani? No poczta tu. To przy samej poczcie, tak? Na poczcie. Na poczcie. Aha, na czyli wewnątrz. Mówimy o poczcie wewnątrz, no to trzeba będzie do poczty napisać jakieś pismo. Nie ma gdzie usiąść, no ja wiem. Kiedyś była ławka, ja wiem. No i to jest w porządku. No biznes, no kasa się tylko liczy, trzeba zarabiać. No tak, ale to co? Nie, no to wie pani, ja powiem pani więcej, bo ja kiedyś napisałem do poczty, że nie ma nawet miejsca, żeby zaparkował samochód na niepospolatych, a jest parking tylko na pracowników zrobiony. I to też jest nie w porządku. Ja napisałem, to poczta nawet nie odpisała mi nawet. Film im wysłałem. No do poczty polskiej, bo to oni. Tam trzeba napisać pismo. Do zarządu poczty. Tak, oni mają dyrekcję, wie pani, gdzie tutaj na tym... Nie, może zobaczyć do toalety. Nie, czy to nie mieli wejście tylko tam. A no zmieniliśmy no to. Tu jest zamurowane te wejście. No tutaj mamy ubikację teraz. Proszę? Ubikację mamy, a tam będzie. Aha, no nie wiem, ja wtedy nie byłem jakiś. A to jest biuro. Tu jest biuro takie. Szefowe zarządu. No. A tu poprawujemy, tu wczoraj mieliśmy na radę to począł właśnie tutaj przy tych stołach, nie? Bo nas jest 15 radnych. No, no ale co my? I my robimy uchwałę, proszę panią, że nie chcemy zmiany planu zagospodarowania, a oni to olewają. Biuro Rozwoju Gdańska Adamowicz no, zgodził się na kompromis 400 metrów tam, czy pół kilometra. No, ale przecież najładniejsza plaża. Najładniejsza plaża na stogach, nie? W stronę Westerplatte, w tamtą stronę? No wie pan, mi powinni, ale oni tam podobno sprzedali ten teren komu innemu, nie temu DCT, bo to jest australijska spółka. No ale właśnie. Oni chcą budować drugi pirs. I tak naprawdę 418 metrów tej plaży... No to prawie do wejścia. To już jest prawie do wejścia. 200 metrów od wejścia to oni kopotu jeszcze zapomnieli postawić. A w każdej chwili mogą to zrobić. Jak uchwalą ten plan zagospodarowania na 30 lat, to my się spodziewajmy, że nawet do Górek Zachodnich nie będzie plaży. Bo wejdzie tutaj port centralny. I gdzie pójdą na turyści? Na turyści to sobie znajdą miejsce. W siakach. Ale chodzi o zwykłych naszych mieszkańców i turystów, którzy przyjeżdżają z całej Polski. I za granicę też. Zamiast tu hotele postawić i żeby to było. Tak robią, niestety. Zapraszamy do składania podpisu. Ale czy to coś da?
No zobaczymy, ale trzeba walczyć, trzeba walczyć, nie można mówić, czy to jest da, czy nie da, trzeba robić swoje. My robimy demonstrację i zapraszam do szkoły, a demonstrację 23 zapraszamy do demonstracji, bo pod urzędem będzie demonstracja. Urzędem miasta, tam pod radą miasta, przepraszam. Pod Żakiem stanie, nie? Tam będzie demonstracja 23, bo oni będą sesję robić. Nie mogą oni w tamtą stronę iść? No, no jak, ja uważam, że powinni. No, ale to będzie po prostu. Zapraszamy 23 pod radę, pod Żak, będzie demonstracja. No, robimy tam, pod Żakiem, 23. No to ja też dosadzę. No, ja wiem, ale jakby może pan sąsiadom powiedzieć. Nie? Dokładnie. No, 23 rano zaczynamy demonstrację. Organizujemy. Zgłoszona legalna. Zapraszamy do podpisania. Nie, ja już to podpisałem. No to dobrze. O plażę, tak? Co szuka pan? O plażę, nie? No plażę, plażę, jasne. No dobra, dziękuję. No tak wygląda tutaj moje działanie dzisiaj. Ludzie przychodzą, podpisują, bo chcemy mieć plażę. Jeszcze raz, panie prezydencie Adamowicz, chcemy mieć plażę. I niech pan się nie ślizga na korzyść portu. Dziękuję, Sławomir Rzymiński, Rady Dzielnicy Stoki. Dziękuję bardzo.